euforia. Jest to poczucie, że ma się świetne samopoczucie. Jeśli tak, to jestem dziś w stanie euforycznym lub nawet euforialnym. Czuję się jak zwinny grecki bóg, a apetyt mam o rozmiarze gargantuiczno-gigantualnym. Tak, dziś mogłabym nawet wyjść bez kaloszy na dwór i wykonać wspaniałomyślny gest. No na przykład komuś o niejakiej osobowości odstąpić cały moich zalet i wad. Dziś mam dzień eufemeryczny i zupełny ze mnie skowronek. Jak on, będę dzwonić w niebie i wiać w te pędy, zanim ktoś otworzy drzwi na mój dzwonek. Będę dybać na Karaibu, na Karaibach, bałamucić pół minuty marabuty na redutach, libacjach i bibach. Ech, młodość! Euforie, euforie, niepojętych chętek i chętnych, które zresztą w moich dawnych czasach przybierały całkowicie inne zabytki. Można mnie było spotkać nie tyle w buduarach, ile w barach, szczególnie tych serwujących podwójne hamburgery, podwójne frytki. A ktoś chce się opić barszczem na Montmartre? Ja to dostarczę. Ktoś chce pływać bezpłatnie po Łotwie? Ja to załotwię. Mogę grać fugi w rytm boogie-woogie, wygłaszać po portugalsku pogodne pogadanki o pogodach, poganach, pogodkach albo nawet pogankach. Wsuwać lub zrzucać obuwie bez pomocy rąk. Zwłaszcza, że w zakresie obuwia jestem wierną mokasyną. I wyjaśnić, lub przynajmniej instynktownie wyczuć, na czym polega różnica między antybiotykiem, antypatykiem i antyoksyną. Ludzkości, nie przypisuj mi pychy. Nie garnie za ten wzlot mistyczny czy eufemistyczny. Nadszedł mnie dziś po prostu